Niech wód regalii zamieni się w pustynny pył. Witaj, cudzoziemko. Jak znowu będę miała wolne, pójdę do Gaju, by je zobaczyć na własne. Pozwól Gaj na odrodzi się pod rządami Hekaru. Na krew dziesiątki. Najpierw regala, potem wyjawiona prawda wizji. Nie masz dość skóry, by zapisać wszystkie swoje czyny. No, to musimy je po prostu pamiętać. Cóż, dzięki tobie wódz wciąż żyje. Tak jak nadzieja. Ale nie o tym chciałam mówić. Potrzebuję przysługi. Bardzo osobistej. Mój wnuk, Kawoch, nie ma go wśród martwych, więc prawdopodobnie został z niedobitkami sił regalii. Wzięli go do niewoli? Nie. Dołączył z własnej woli. Jak wielu młodych żołnierzy pragnących naznaczyć swoją skórę zacnymi czynami. Muszę go znaleźć. Przekonać, żeby wrócił do domu. Wódz Hekaru nie dysponuje w tej chwili wolnymi ludźmi, a zatem jestem w tym sama. Chyba, że do mnie dołączysz. Po wszystkim, co zrobiłaś, nie powinnam prosić. Ale tylko Kawoch mi został. Dlaczego Kawo dołączył do buntowników? Niektórym regala daje szansę dokonania zemsty na Kardża. Podczas krwawych łowów klany ścigały Kardża aż do południka. Nie chciały się zatrzymać pod samotnym światłem. A kiedy regala napadła ambasadę, uznali to za znak do walki. Tak, lecz inni, a już zwłaszcza młodzi, pragną tylko chwały, polując bez wytchnienia na dawnego wroga. Na Kawocha zaś wpływ miały obie rzeczy. Podobnie jak wrząca krew młodości. Żadne słowa nie mogły go zatrzymać. Skoro Kawo cię nie słuchał, kiedy dołączył do buntowników, skąd myśl, że posłucha teraz? On nie walczył w krwawych łowach. Wojna była mu obca. Ale teraz na pewno doświadczył jej okropieństw. Posłucha mnie. Musi. Chcę go znaleźć, zanim będzie za późno. Czyli Kawo to twój ostatni żyjący krewny? Tak. Przed wodzem Hekaru klany cały czas ze sobą walczyły. Każde starcie to kolejne ofiary. Pochowałam wszystkie swoje dzieci. A potem ich dzieci. Przykro mi. Próbowałam dać upust rozpaczy w walce, ale nie dawała mi pocieszenia. Tylko mądrość wizji pomagała. Mimo to nie umiałam powstrzymać Kawocha przed podążeniem ścieżką krwi. Skoro Kawo dołączył do buntowników z własnej woli, to czy Hekaru przyjmie go z powrotem? Wódz zna wartość litości i cenę niekończącej się rzezi. Bardziej niepokoi mnie reszta plemienia. Nie będą skorzy do przyjęcia zdrajcy. Nawet z moją pomocą nie będzie łatwo. Musisz spróbować. Pomogę ci odnaleźć wnuka, o ile zdołam. Gdzie zaczniemy? Niedawno nasi zwiadowcy widzieli, jak oddział Kawocha opuszcza jeden z posterunków regalii na południowych wzgórzach. Oddział nigdy nie wrócił, ale zwiadowcy zauważyli też, że mają tam kogoś z naszego plemienia. Więc najpierw posterunek. Jak uwolnimy więźnia, dowiemy się, dokąd ruszył oddział Kawocha. Wyruszamy? Chodźmy. Dobrze. Tędy. Posterunek jest blisko. Zupełnie jakby dziesiątka znów do nas wymówiła. Na dziesiątkę, pewnie. Wizję odnowiłem. Dostałabym za to tyle znaków. Musisz spróbować kupić. Daj, wojowniczko. Wiesz, buntownicy nie poddadzą się bez walki. Więc będziemy z nimi walczyć. Rozlew krwi będzie trwał, póki nie pokonamy regalii. Najważniejsza jest ta żołnierka, Nakala. Trzymają ją tam od dłuższego czasu.
To jedyny trop do znalezienia Kawocha. Odbijemy ją. A potem Kawocha. Posterunek musi być już blisko. Idź przodem. Ja za tobą. Posterunek buntownik. Muszę znaleźć człowieka, który tu dowodzi i położyć kres ich działaniom. Wszystko gra? Ktoś zginął! A to jest ta obca! Do walki! Rób! Wykończcie ją z dystansu! Jesteś. Tylko ty! Uderzymy razem! To już wszyscy. Zwiadowcy widzieli Nakalę przywiązaną do słupa. Rozejrzyjmy się. Tam. O tym mówiłam. Oczywiście nie ma Nakali.
Ale buntownicy mogli ją dokądś zabrać. Poszukam śladów. Tam. Ślady odchodzą od słupa. Dokąd prowadzą? Tam jest lina. Dość dużo, by kogoś związać. Krew. Buntowników czy nakali? Droga donikąd. Nie. Coś jest pod tym drewnem. Złap moją rękę. Powoli. Gdzie jestem? Kapelanko? Czy to ty? Z cudzoziemką? Wow. Jak się tam znalazłaś? Buntownicy mnie związali. Myśleli, że jak przypieką mnie na słońcu, zdradzę pozycję oddziałów Nizin. Udało mi się oswobodzić ręce i uciec. Pożałowałam tego. Pamiętam tylko uderzenie w głowę i piach w ustach. Co tutaj robicie? Szukamy Kawocha. Jego oddział widziano, jak opuszczał posterunek. Tak, był tutaj. To jego oddział zaatakował nas na drodze. Moi towarzysze uciekli, ale mnie złapali. Kawo osobiście mnie przywiązał. Obawiam się, kapelanko, że szukasz go na próżno. On już wybrał stronę. Dokąd poszedł jego oddział? Wspominali coś o krawędzi. Więc tam zaczniemy szukać. Spotkamy się przy krawędzi, na południowy zachód stąd. Deko, jeśli Kawo ich zaatakował... Nie! Jeszcze nie jest stracony. Musimy go znaleźć i zawrócić ze złej drogi. Dobrze. Masz rację. A co z tobą? Trzeba obejrzeć tę ranę. Zagoi się. Muszę chwilę odpocząć, potem zamelduję się w gaju. Mówię ci, krwistowłosa. Kapelanka nie chce tego słyszeć, ale jej wnuk to zdrajca. O tym się przekonamy. Thank you.
się sprawdzić. Deka powinna na mnie czekać. Niech twoi wrogowie zginą. Szanujemy twoje oczy. Razem ten wodę. Miłego dnia, czempionko. Niech twoje ostrze będzie jak... To jeszcze nie było. Miłego dnia, moja. Witam cię. Jak sabalista z samotnego światła. Miłego dnia. Rządy z sędatek i metalu w południu. Mówię prawdę. Wysłuchaj go, Aroke. Nie ma mowy. Deko, co się dzieje? Aloy, dobrze, że jesteś. To jest Aroke, dowódca krawędzi. Więc nawet czempionkę wodza wciągnęłaś w swoje gierki. Ty musisz być Kawo. Mój wnuk i żołnierz, który chce naprawić swoje błędy. Albo wciągnąć nas w pułapkę. Moi ludzie go złapali. Szukał nie wiadomo czego na obrzeżach wioski. Niczego nie szukałem. Szedłem was ostrzec. Buntownicy chcą zaatakować. Puszczą maszynę przez sam środek wioski. Opuściłem posterunek, kiedy zrozumiałem, co planują. Musicie mi uwierzyć. Gdzie są buntownicy? Polowali na maszyny na północ stąd. Mogę pokazać gdzie? Możesz jedynie pokazać się na próbie walki. Zdradziłeś swój klan. Wodza. Krew i ostrza zdecydują o twoim losie. Będę walczył z kim zechcesz. Jak już powstrzymamy atak? Po co niszczyć tę wioskę? Zdaje się, że Regala walczy z Hekarą. Nim został wodzem, należał do klanu Niziny. W odróżnieniu od pozostałych klanów, my będziemy stać za nim murem. Krawędź leży dokładnie w połowie drogi między Gajem a stolicą na wybrzeżu. To prawda. Mieliśmy pozbawić Hekaro poparcia klanu Niziny. Ale myślałem, że chodziło o przerwanie dostaw, nie wyrżnięcie wioski. Mówisz, że odszedłeś, jak dowiedziałeś się o ataku. Skąd ta zmiana? Sądziłem, że Regala poprowadzi nas do walki przeciwko Karja, naszemu śmiertelnemu wrogowi. Ale zabijaliśmy się tylko nawzajem. Dlaczego? Z dumy? Zemsty? Więc gdy dowódca poinformował nas o rozkazie zniszczenia wioski, zdezerterowałem. Nie wiesz jego kłamstwom. Każdy, kto opuścił plemię, by dołączyć do Regalii, doskonale wiedział, w co się pakuje. Nie każdy. Jeśli Kawo mówi prawdę, wioska jest zagrożona. Musimy znaleźć tych buntowników. Buntownicy mają ognisko na północ od rzeki, opodal klifów. Mógłbym was tam zaprowadzić. Dobrze. Otwieraj, Aroke. Nie. Nie dam mu okazji do ucieczki. Zdrajca zostanie tutaj, oczekując na próbę walki. Więc powołam się na krew za krew. Dlatego zajmę miejsce Kawocha, dopóki nie wróci. Popełniasz błąd, kapelanko. Klan potrzebuje przewodnictwa, nie kłamstw tego młokosa. Słowo się rzekło. Kawoch pójdzie z Aloy. Więc ja też idę. Jeśli chłopak mówi prawdę, wesprę go. Jeśli kłamie, zabiję go. Najpierw poczynię przygotowania. Potem przyprowadzę go na miejsce. Dobrze. Do zobaczenia. Moim ostrzem dowodzi Hekar. To znaczy, że to na krowie też nie. Zasłużyłaś na nasze zaufanie. Prawda. Ognisko, o którym mówił Kawo, powinno tu być. Ktoś tam czeka. Ale to ani Kawo, ani Aroke. Buntownicy. Przyjaciela Kawocha? Muszę się ich pozbyć, żeby się dostać do ogniska.
Pójdziemy sprawdzić? Nie, rozkazy były jasne. Utrzymujemy pozycję, aż przybędą. Ruch tam! Kogoś napaść? By Kawo mi to wyjaśnił. Lepiej zaczekam tu na niego i Arokecha. Znalazłam tutaj kilku twoich kumpli. Nie zacząłeś za dobrze. Musieli być na patrolu. Przysięgam na dziesiątkę, nie wiedziałem, że tu będą. A nie mówiłem? Jego kłamstwa są jak otwarta rana. Dlatego lepiej ją przypalić, nim zacznie gnić. Nie! Mówię prawdę! Rozwiąż go. Jak chcesz. Ale popełniasz błąd. A moja broń? Jeśli sądzisz... Daj mu ją, Arokę. Musimy się zbierać. Prowadź. Tędy na górę. Dokąd nas prowadzisz? Buntownicy stacjonują przy wodospadzie. Szedłem tędy, gdy opuszczałem posterunek. Nie będą się spodziewać, że ktoś tędy przyjdzie. Albo będą. I natniemy się na nich od razu. Oto i wodospad. I nikogo nie ma, jak podejrzewałem. Dobra, chodźmy dalej. Nie podoba mi się to. Gdzie są wszyscy? Ani buntowników, ani maszyn. To co? Tutaj, przy wodospadzie. Na krawędzi się. Jeśli to coś przebiegnie przez krawędź, Loska nie ma szans. Więc ich zatrzymamy. Tutaj. Prowadź, Aloy. Nic nas już nie powstrzyma! Jeszcze sprzęt! Wymarsz na krawędź! Thank you.
Moje strzały lecą jak dziesiątka. Udało się. Atakowanie byłych przyjaciół nie jest proste. Kawo, krwawisz. Nie przejmuj się. Najważniejsze, że powstrzymaliśmy atak. Bo nas ostrzegłeś. Ocaliłeś dziś wiele istot. Chodźmy. Musicie wrócić do krawędzi. No i... chyba połamałem kilka żeber. Idź przodem. Odprowadzę go do wioski. Dobrze. Powiem Decy, co się stało. Wrogowie zginą. Niech twe możesz wejść. Będzie jasne. Duchemko? Honor we wszystkim. Wróciłaś, Ej. Bez kawoka. Troje poszło, tylko ty wróciłaś. Co się stało? Kawo mówił prawdę. Oni mieli Behemota. Twój wnuk został ranny, ale powstrzymaliśmy ich. Aroke... Żałuję, że wątpił w chłopaka. Twój wnuk udowodnił, że jest szczery i odważny, kapelanko. Jest wierny klanowi. Więc go uwolnisz? Zasłużył na to. Ale musi wiele dokonać, by odzyskać zaufanie naszego klanu. Zrobię, co będzie trzeba. Dziękuję, Aloy. Ja też. Krawędź ma u ciebie duży dług. Może to go częściowo spłaci. Dziękuję.
jak wyzdrowiejesz. Wtedy wszystko ci pokażę. Witaj z powrotem.